Słyszę cię w dzień, słyszę cię w nocy. Skąd brać siłę, gdzie szukać pomocy? Ty działasz za dużo, ty działasz za dużo. Za dużo działasz, twoje wielkie działo znów nade mną. Nie no, wpadek nie było, ale mamy niedosyt. Ciężko się grało, jakoś tak atmosfera gorąco, duszno. Ludzie też chyba tacy byli zmęczeni, występowaliśmy jak ostatni i było troszeczkę pod górkę. Także rzeczywiście na początku mieliśmy trochę pod górkę, ale potem ruszyło. Potem myślę, że tak od 10 minuty już tak fajnie ruszyło, że ludzie reagowali już żywo. Ja już to mówiłem wcześniej do innej telewizji internetowej, że z roku na rok stresujemy się paką i innymi tego typu imprezami coraz mniej. Po prostu nie warto sobie szargać nerwów. Należy podchodzić poważnie, ale po prostu na luzie. I myślę, że w tym roku jesteśmy ciut temu podejściu bliżsi niż w zeszłym. Dziękuję. Wreszcie kobieta spotyka swojego idealnego mężczyznę. W 90% przypadków jest on idealny tylko i wyłącznie z jej punktu widzenia i tylko i wyłącznie przez pierwsze pół roku małżeństwa. Czy się spodziewaliśmy? Nie, nie mieliśmy jakichś oczekiwań. Chcieliśmy założyć kabaret, zrobiliśmy to, a potem okazało się, że pierwszy sezon był dla nas bardzo udany. Wygraliśmy parę konkursów, zebraliśmy parę nagród i właściwie tak jakoś wtedy od razu zaskoczyło. Niektóre kabarety mają taki czas rozruchowy, taki powiedzmy trochę dłuższy, nam się udało szybciej, ale też oczekiwania potem wobec nas były większe na następnych festiwalach, bo już nie byliśmy anonimowi. A jesteście aktorami, czujecie, że dzięki temu macie jakby lepsze przygotowanie do bycia w kabarecie? To, że gramy w teatrze, nie znaczy, że jesteśmy aktorami. Występujemy, nawet powiedziałabym. Występujemy. Znaczy, podkreślić. Występujemy. Definicji słowa aktor jest kilka. Ogólnie nikt z nas nie ma skończonej szkoły teatralnej. Agata ale ma. Co to podkreślasz? Olać to. No, daj, że już podkreśliłem. No już daj spokój. Nie szkoła teatralna jest miarą człowieka. Zapamiętajmy to. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, ale że... trzymaj tym. Ja chciałem powiedzieć, że nie każdy aktor potrafi być dobrym kabareciarzem i na odwrót. Jeżeli chodzi o improwizację na przykład, to aktorzy bardzo często sobie z nimi radzą gorzej niż naturszczyki. Mam wrażenie, że trochę zeszliśmy z tematu, więc ja jeszcze coś powiem o drożdżówkach. Ogólnie w garderobie mamy bardzo dobre drożdżówki oprócz tego, w kilku smakach, tylko trochę są nieświeże. Chciałbym, żeby w zeszłym roku były ciepłe. Dziękuję. W zeszłym też były nieświeże, dlatego się przejęzyczyłem. Typowa freudowska pomyłka w przyszłym. Chciałam powiedzieć tylko, poczekaj, o obiedzie. Chciałam powiedzieć o obiedzie. Obiad był wspaniały, tutaj obok w barze. Mintaj, zupka pomidorowa. Ja nie lubię mintaja, także dla mnie nie był wspaniały. Mintaj, zupka pomidorowa. Co jeszcze? I surówka do wyboru. Wszyscy wzięliśmy kapustę kiszoną. Tak. Tak dobrze trzymam? Cześć, jestem Karol. Robię w kabarecie muzykę. I chciałbym pozdrowić moją mamę. Cześć, mama. Dziękuję. Dziadek, nie śpi. Dziadek, słuchaj. Jak byliśmy wczoraj z Maćkiem u cioci Marysi, to graliśmy na PlayStation. Ej, ja z instrumentów to grałem tylko na puzonie. A ten PlayStation, to co to jest? Jakiś rodzaj fortepianu? No co ty, dziadek, jaja sobie ze mnie robisz? To nie jest instrument. Na tym się gra, ale tak zupełnie inaczej. Wkładasz płytkę do stacji, wchodzisz do menu, pach, 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 siekasz po wszystkim i przechodzisz levele. To trochę jak Chińczyk, tylko w 3D. To znaczy, generalnie staramy się z tego żyć, więc to jest jakby nasza praca, więc nie jest to tylko hobby, tylko praca i w związku z tym musimy znajdować czas na pracę. To jest takie połączone. Chcecie coś dodać? Mam nadzieję, że jutro też będzie dobry obiad. Udział w wieczorze komedii improwizowanej. Możecie wyjaśnić, jak to wygląda?
Wygląda to mniej więcej tak jak teraz, czyli wychodzimy na scenę i się wygłupiamy, tylko że w 10 osób. Do tego mamy dołożone pewne zasady, ale rzecz polega na tym, że wszystko, absolutnie wszystko, co się dzieje na wieczorach komedii improwizowanej, jest wymyślane przez nas, przez grupę ad hoc, na żywo. Dziękuję. Nastolatkę można rozpoznać po dużej częstotliwości dźwięków wydobywających się z jej otworu gębowego. Dźwięki, pomimo że wydają się być artykułowane, rzadko tworzą sensowną całość. Tatusiu, kupisz mi kucyka? Kup mi. Nie! Tatusiu, ale chyba nie chcemy, żeby twoja córeczka była smutna. Córeczko, ale chyba nie chcemy też, żeby twój tatuś splajtował. Nie! Jak mnie nie kupisz, to powiem mamie, że się gapiłeś na piersi tej pani w sklepie. A jaki ma być ten kucyk? Powiem tak, dzisiejszych nie widzieliśmy w ogóle kabaretów, więc ciężko nam oceniać, ale znamy dobrze Kacpra Rucińskiego i to jest dobra firma, a wczoraj mi się najbardziej szarpanina podobała, kolegów nie było. Ja ogólnie z konkurencji nie widziałem nikogo, ale najbardziej podobają mi się kabarety Chlynur i Kałasznikow, bo mają w swoim składzie dziewczyny. Na portalu www.ekabaret.pl będzie tam filmik z naszym udziałem, chyba że tak zmontujecie go, że nic nie zostanie. A jak będziecie grzeczni, to pojawią się również inne filmiki. No, ja akurat nie chciałem nic powiedzieć, także może oddam ten mikrofon. Kabaret.pl, www. Chcieliśmy was bardzo gorąco pozdrowić i powiedzieć, że jesteście super, że wchodzicie na portal. Yo! www.ekabaret.pl. Bawcie się zdrowo. Dorastajcie i rozmnażajcie się. Jedźcie mintaje, pamiętajcie, najzdrowsze jedzenie. Pozdro. Jedźcie mintaje. I ten, mintaje. I no, kabaret Rules. No, ja nie, zostaję.